Słowo dla chorych. Korzystając z wczorajszej uroczystości Świętej Rodziny i z mojej jeszcze tutaj obecności, podyktowanej potrzebami parafii, zaprosił ksiądz proboszcz na to spotkanie chorych parafian, którzy mogą przyjść do kościoła. O tych chorych, którzy do kościoła przybyć o własnych siłach nie mogą, parafia pamięta i spotyka się z nimi w ich mieszkaniach. Sprowadza do nich Chrystusa, który jest życiem dusz naszych i życiem całego kościoła. Zwracam się więc do was, moi drodzy, bracia i siostry, którzy przychodzicie tutaj i do tych, którzy przybyć nie mogli o własnych siłach. Zwracam się również do wszystkich osób dobrych, życzliwych, troskliwych, które wam towarzyszą, do opiekunek i opiekunów parafialnych, którzy oddają niesłychane przysługi Panu Jezusowi w chorych, cierpiących, opuszczonych, samotnych, niejako Pan Jezus względem nich zastępują. Pamiętam bowiem, co powiedział Chrystus, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Pan Jezus działa po obu stronach, po stronie tego, który potrzebuje pomocy i po stronie tego, który pomocy udziela. Przez spotkanie w akcie miłości bliźniego, w posłudze charytatywnej, w trosce o potrzebujących jest wśród nas obecny Pan Jezus. Przychodzi do nas, ażeby tak jak tam, tak i tu, chrzest pokuty zamienić na chrzest pojawienia i łask. Moi drodzy bracia i siostry, jest to szczególna tajemnica waszego życia, ponieważ cierpienie, opuszczenie, samotność jest zawsze jakimś chrztem pokuty, przez które przechodzi człowiek. Moi drodzy, bracia i siostry, jest to szczególna tajemnica waszego życia, ponieważ cierpienie, opuszczenie, samotność jak zawsze jest jakimś chrztem pokuty, przez które przechodzi człowiek. Przechodzi sam dla siebie po drogach, którymi prowadzi go opatrzność Boża. Znajduje bardzo często doświadczenie, cierpienie, samotność, opuszczenie. Jest to często pokuta. Pokuta to nie znaczy tylko kara. Pokuta to znaczy przede wszystkim nawrócenie. Kiedy mam sposobność popatrzeć w duszę tych waszych braci i sióstr, którzy cierpią, a staram się tu poświęcić ile tylko mogę czasu, to widzę, jak wielka jest prawda w chrzcie pokuty, przez który przechodzą. To jest przede wszystkim nawrócenie, czyli odkrycie Boga bardziej, aniżeli kiedykolwiek poprzednio. To jest niejako podsumowanie tych wszystkich doświadczeń, spotkań z cierpiącymi i opuszczonymi, jakie miałem. Chrzest pokuty staje się dla nich chrztem objawienia, chrztem łaski. Powszechny udział w chrzcie pokuty. Czy tylko dla nich, moi drodzy bracia i siostry, nie tylko dla nich. Wprawdzie cierpienie, doświadczenie i chrzest pokuty są niejako własną drogą każdego człowieka, którego w ten sposób Bóg prowadzi, ale jest ona równocześnie własnością innych. Dlaczego? Dlatego, ponieważ my wszyscy w Chrystusie, więc w odwiecznym planie naszego Boga, stanowimy duchową wspólnotę. Wspólnotę mocną. Święty Paweł nazywał ją wielokrotnie mistycznym ciałem Chrystusa. Dlatego własna droga pokuty, własne cierpienie, które się dla poszczególnych chorych, opuszczonych, cierpiących zamienia w chrzest objawienia łaski, nie jest tylko ich własnością. Jest własnością całej parafii, całego kościoła. Moi drodzy, bracia i siostry, ja w tę prawdę mocno wierzę. Ja się tą prawdą w moim życiu i pracy duszpasterskiej biskupie jak najszerzej posługuję. Gdyby mnie ktoś zapytał, na czym opieram moje pasterzowanie w archidiecezji krakowskiej, odpowiedziałbym, że w znacznej mierze opieram je na prawdzie, że cierpienie, doświadczenie, chrzest pokuty, przez który przechodzę, jakże liczni nasi bracia i siostry, jest własnością całego Kościoła. Jest dobrym. Tego nauczył nas Pan Jezus. Chociaż cierpienie jest złem, to przez Chrystusa i w Chrystusie jest dobrem. Chrzest pokuty, który głosi Jan, zamienia w dniu dzisiejszym w chrzest objawienia, chrzest łaski, który przynosi Chrystusa. To wam chciałem, moi drodzy bracia i siostry, powiedzieć przy dzisiejszym spotkaniu.
Cieszę się, że mogę wam to powiedzieć w okresie Bożego Narodzenia, u początku roku pańskiego 1969. W słowach tych zawiera się dla nas wszystkich pociecha i umocnienie. Wiem, co was najbardziej boli wśród waszych cierpień i doświadczeń, co was dręczy. Czy jestem potrzebny? Jaki cel ma to wszystko? Na to najbardziej szukacie odpowiedzi. Dlatego też chcę wam złożyć to wyznanie wiary, z którego wszystko inne wypływa. Wypływa przede wszystkim głębokie przekonanie, jak bardzo jesteście potrzebni dla nas. Jak bardzo ten wasz chrzest pokuty staje się chrztem objawienia i łaski. Jak bardzo zakorzeniacie się w całym Kościele, w całym ludzie Bożym, waszą pokutą, której stanowicie fundament. Przecież On przyjął mękę, zostawił nam ślady tej męki nie tylko zewnętrzne, w Ogrojcu, w czasie konania na krzyżu, ale także ślady duchowego opuszczenia. Pamiętajcie więc, że jesteście doń podobni, że wszyscy pragniemy do Niego się upodabniać, patrząc na was i czerpiąc z was. Zwłaszcza niech ten chrzest pokuty będzie wielkim źródłem dobra dla parafii zakopiańskiej, dla wszystkich spraw duszpasterskich, dla wysiłków zmierzających do ugruntowania Królestwa Bożego na ziemi. Przez ten chrzest pokuty, który chętnie przyjmować będziecie w miarę waszych sił. Będziecie chętnie zmieniać w swoim i naszym życiu na chrzest objawienia, na chrzest Bożej łaski, ażeby skutecznie stawało się Królestwo Boże w duszach ludzkich. Dlatego tak bardzo jesteście potrzebni, tak bardzo drodzy i cenni. To pragnąłem wam powiedzieć w Dniu Najświętszej Rodziny. Moi drodzy, jesteście w rodzinie parafialnej, w rodzinie Bożej, która was kocha, wiele od was czerpie i pragnie też dawać wam wszystko, na co nas stać. W tym wszystkim rodzina parafialna idzie za przykładem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która dała nam Syna Bożego dla naszego zbawienia, dla tego chrztu objawienia i łaski, która się dzisiaj dokona. Amen.